Naszym zadaniem jest uprościć wyrażenie logarytm o podstawie 5 z x do trzeciej. Jak mam takie polecenie w zadaniu, że coś mam uprościć, to często mam wątpliwości, co to znaczy. Jaka to jest wersja, jaka to jest forma prostsza tak naprawdę, bo to jest do pewnego stopnia kwestia subiektywna, no, ale prawdopodobnie w tym zadaniu autorowi chodzi o to, żeby skorzystać z takiej własności logarytmu, która była w poprzednich filmach już przytaczana, że mamy logarytm o jakiejś dowolnej podstawie a, z liczby, która jest sama potęgą jakiejś innej liczby. Czyli na przykład mamy x do jakiegoś wykładnika w. No to ta własność nam mówi, że ten wykładnik mogę wyciągnąć przed logarytm. Napisać, ja że to jest w razy logarytm o podstawie a samej tej liczby x. Więc skorzystamy tutaj z tej własności żeby uprościć to wyrażenie, które tutaj mamy. Czyli mamy logarytm o podstawie 5 z x, może tu wezmę inny kolor, do potęgi 3. No i korzystając z tego wzoru, tym razem w jest równe 3 po prostu. Mogę napisać, że to jest 3 razy logarytm o podstawie 5 z x. No i tyle. Rozwiązałem nasze zadanie, skorzystając z tej własności. Logarytmu. No i teraz, tak jak mówiłem, kwestia, czy to jest prostsze, czy to jest prostsze, no to jest dyskusyjna, powiedzmy, no ale w każdym razie przekształciłem to wyrażenie do innej postaci. Powiedzmy, że ona jest prostsza. No a teraz chciałbym jeszcze pokazać, skąd ten wzór się bierze. Jaka tutaj intuicja za tym stoi. No więc spróbuję teraz szybko go wyprowadzić. Powiedzmy, że mamy takie równanie, że a do potęgi b jest równe c. No to to jest równoważne, ćwiczyliśmy przepisywanie takich równań do postaci logarytmicznej temu, że logarytm przy podstawie a, ta liczba, która jest podstawą funkcji wykładniczej, teraz jest podstawą logarytmu, z liczby c jest równy b. Dlatego, że logarytm z definicji mówi po prostu, do jakiej potęgi muszę podnieść a, żeby dostać c? No i a muszę podnieść do potęgi b, żeby dostać c. No dobrze. No a teraz weźmy to równanie, przepiszę tutaj je obok. Czyli wiemy, że a do potęgi b jest równe c. No i teraz, co się stanie, jak podniosę obie strony tego równania do jakiegoś wykładnika w, na przykład? No to jeżeli obie strony podniosę do tego samego wykładnika, no to dostanę drugie, Zupełnie równoważne mu równanie. No ale teraz korzystając z własności potęgowania, że jak mamy takie potęgowanie a do potęgi b, a potem do potęgi w, to to jest to samo, co a do potęgi b razy w. Te wykładniki trzeba pomnożyć. No a to jest równe c do potęgi w. No dobrze, teraz skorzystam znowu z definicji logarytmu, żeby przekształcić to równanie do postaci logarytmicznej. No więc, żeby przekształcić to do postaci logarytmicznej, no to napiszę tak, że logarytm przy podstawie a z liczby c do potęgi w jest równy b razy w. Tak samo jak tutaj zrobiłem, tak samo robię tutaj. Mam a do jakiejś potęgi, jest równe tej liczbie c do potęgi w. No jeżeli a do potęgi b razy w jest równe temu, to znaczy, że logarytm przy podstawie a z tej liczby, która tutaj była po prawej stronie, jest równa temu wykładnikowi, b razy w. No dobrze. Ale teraz przypomnijmy sobie, co to było b. Że b to był logarytm przy postawie a z c. Tutaj mogę to napisać jeszcze w innej kolejności. Mnożenie jest przemienne, więc mogę napisać, że to jest w razy b. No i teraz mogę b zastąpić przez Logarytm o podstawie a z c. No, i dostanę takie równanie, że logarytm przy podstawie a z c do potęgi w jest równy w, które tutaj stało, razy, może wezmę to tym samym kolorem, który tam był, razy logarytm przy podstawie a z c. No, i dostajemy dokładnie to równanie, które Chcieliśmy udowodnić, że logarytm przy podstawie A z liczby, która jest potęgą C do potęgi W to jest W razy logarytm przy podstawie A z C.